wygląda na kolejną zagadkę. Jaką kolejną? Przecież dopiero co walczyliśmy. Nie było żadnej zagadki wcześniej. Albo już nie pamiętam. Wszystko możliwe. Jakieś słupki i drzwi. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. A ja z niemieckiego. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Lubię takie coś. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Te słupki obok mi się wydaje, że będą to. Spróbujmy. Pierwszy nie szedł z brzegu. Tu jest 4 pewnie, tak? Raz, dwa, trzy, 4 gra. Pierwszy nie szedł z brzegu, a więc będzie albo lewy, albo prawy. Pierwszy koło drugiego miał lutnię, znaczy jakąś, to nie lutnię, tylko to teraz padło do głowy. Grał na fujarce albo coś w tym stylu. Ten gra na lutni. Ten nie gra, więc ten musi być pierwszy. Działa, nic nie wybuchło. Drugi grał na lutni. Ten ma psa. A szedł koło obok pierwszego. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. Czyli jest git. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Czwarty nie szedł koło pierwszego. Albo szedł koło pierwszego, już tam nie wiem. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Nawijaj, nawijaj. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. To jest dwóch ze zwierzętami. Nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzelił. Czwarty jest tutaj, trzeci jest tam. Wyłącz wybiegania, odpal tu. Git. Nawet nie musiałem powtarzać. A to co? Jak myślisz? Czy to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Czyli matki Ciri. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewem Lary. To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. Lampion? I do czego to niby służy? Na roraty idzie. Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Nie ma nic dla mnie, jesteś dla mnie. Notatki wiedzącego. Tyle? Serio? Co to ciekawego było? Tutaj. Dzień 3000, o matko. W kwestii kaganka. Doświadczenia z magicznym kagankiem jednoznacznie potwierdzają, że aktywny ośrodek kondensacji energii duchowej może być dzięki niemu pobudzony do kontaktów w ściśle określonych ramach pomiędzy jaźni. Szczątki Lary Doren wykazują jednak całkowitą inercję emanacji duchowej, mimo gwałtownych okoliczności śmierci, które powinny wzmóc pożądaną tendencję. Lara milczy. Na tym etapie badań kadanek umożliwiający kontakt z nieżyjącymi wydaje się całkiem nieprzydatny do moich celów. Czy ja mam jakieś info? To są zlecenia, na razie nie będziemy robić, chociaż czekaj, przepis. Mamy odpalone. List do Aleksandra. Twoja K. Ta kurwa. Jakiś tu jest wierszyk. Dobra. Coś się dowiedzieliśmy? Nie. Ale jest skrzynka. O, spodnie kawalerzysty. Lepsze?
Shift. No, lepsze. Gadki na żywca zmieniamy. Nie będę czuł się zły za to. Gdzie teraz? Idziemy. Bo wychodzimy całkowicie. Następnym razem będziemy wchodzić do... Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Do tych, jakby, do takich jakby grot. Odpalam kota. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Będzie ruchańsko, dobra. Może zrobimy taką nutkę ciekawości i postaram się. Nie, nie ma co w ogóle opieprzeć się, bo jeszcze w ogóle zmieni zdanie. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Nie, kobiecie nie można w ogóle pozwolić czekać. Później się jej odechce, będzie bolała głowa. Też mogę za tobą? Nie lubię ciebie. Gdzie jest mój koń? Tam jest. Po górkach sobie skakał. Zaproszenie. Oczywiście, że śledź. Ty! Tam widziałem kometę. Znaczy, spadającą gwiazdę, czyli pomyślimy, że to nie. Dobra, okej. Okay. Nogi im z dupy powyrywać! Pomóż starej, słabej kobiecie! Tutaj się drze, a tutaj... O matko! Zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej, oby ich szlak trafił! I to jest przekleństwo. Naprawić kapliczkę, inaczej Werna, a nie wulgaryzm. Ziemia rodzić przestanie, dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną! Chyba Ardem można zrobić to. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Kurzajki miałem na palcu. I starodawną techniką dał mi się to wyleczyć. Nie przypuszczałbym za ciula. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Aha, czy jest jeszcze kilka? Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Mamy taką nadzieję. Ale widzę, nie będzie żadnych takich w ogóle punktów, które nam odzwierciedlają w ogóle drogę do tych kapliczek. Na przykład nawet dobrze. Keire czeka. Po co mu były te szczury? Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miazgę. To to jest? Wezwała ducha, znaczy umarłego. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być. Nie kotów gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć.
Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. No, w dwójce... Nie od parady tu przyjechałem. Co prawda w innym celu, ale no trzeba. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. No, do gadania z duchami. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować. Czy taki escape? TeamSpeak jest lepszy. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? No. Dziękuję. Tyle. Tylko tyle. I po prostu nie. Normalnie to nie. Kochanie, nawet nie wiesz, ile się dla ciebie poświęcam. Trzeba moc naprawić. Za przejazd się płaci. Pewnie Glade. A z jakiego tytułu? A z takiego tytułu, że chuj ci w dupę tam. Albo płacisz, albo w pławce rzekę zapytał. O ja pierdolę. Przekozak. Czy ja mam odpalone ten? Nie wyłączałem tego skilla. Przepuść mnie. Działa. Dobrze. I droga wolna. Zapierdalaj w pław. Aha, otworzyli mi tego bramę. Dobra, git, pasuje. Znajdź sposób, by dostać się na kłomnicę. A, czyli warto tędy było przejść. Są statki. Czyli brzegiem. Tu jest port. Chyba z nimi nie będę musiał gadać, tylko wezmę sposób za statek. Nikomu nic nie powiem. Albo będę musiał gadać. Gdzie do tego domku jest wejście? Albo jakiś koleś, który tym się zajmuje. Ja wygląda sprawa z Ardem. Nie działa. W środku wszystko poprzestawiałem, ale drzwi nie ruszyłem. Mi się wydaje, że się trzeba dostać tutaj. Jest statek. Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Jakieś zakłócenia! Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Jedną intuicję! Świetnie.
O niczym innym nie marzyłem. Pytanie, jak to działa? Hej, hej, nie ma tu nie żadnego pływaka? Jakiegoś kapitana? Może wpław faktycznie, kurwa, popłyniemy? Okej, okay, ktoś tutaj idzie. Co to? A to są topce zwykłe. Świetne, ja bym sobie odpalił Y-ka. Chodź. Mam tylko czwarty level, ktoś tam krzyczy. Boże, to muzyka. Coraz lepiej mi widzę. Idzie i w ogóle zabijanie. Ty co? Ups. Dobra, o, finisher! No jednak tak się nie udało. Chodź, 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 skocz, skocz. Ten krzyczy. Daj mi kiedyś powiedzieć. Jesteś już na wyspie? Nie! Ksenobros działa? Halo, słyszysz mnie? Mamy jakieś zakłócenia! Nie rozumiem. No tak, już się popsuło. Krótko trzymają te zakręcia. Co? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. Obstanie, użyj magicznego kaganka, by odnaleźć duchy. Jak się używa kaganka? Jak to działa do końca? Mam z nim chodzić? Zresztą jakaś dziewczyna w ogóle krzyczy, ja tu podejdę. Gdzieś tam. Gdzie ona krzyczy? Chodź, kolego, chodź. Lubisz mnie, wiem. Ładnie. Widzę, że on nie wybucha automatycznie, jeżeli się go dobije. Dobra, trzeba odpalić to. Poszukać. Mi się zdaje, że gdzieś tutaj o blisko będą. Aha, tu jest jakaś krypta. Nie ma żadnych kości. Tutaj musi być. Szytniańce! Po co mi te spodnie? Nie mam do tego pojęcia. Tu jest niby jakiś... To chyba nie tutaj. Burza, psia krew. Coś musi być na rzeczy, jeżeli on w ogóle to wtrącił. Tam coś jest. Spróbuję użyć kaganka. Zwierzęli się. Nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą drzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! No wykryłem, ale co z tego? To co, też gule? Kurwa, błotem rzuca. Spoko. Baba wodna. Świetnie. Jakie to brzydkie. Jest coś. Tak jak on, mieć tyle siły, by trwać.